Zewka Kobyla Góra na dobre ruszyła już z treningami. Z zespołem jak na razie trenuje jeden nowy zawodnik, który miał już okazję reprezentować drużynę podczas ostatnich eliminacji do finału Pucharu Starosty. No na dzień dzisiejszy tylko jest Michał Rusiecki z Międzyborza, to jest skrzydłowy taki obrońca, pomocnik, więc no są jeszcze tam nazwiska, z którymi rozmawiamy, mają do nas przyjść, no ale okazuje się, że dzisiaj jeszcze ich nie ma. Na treningach brakuje kilku nazwisk z podstawowego składu, m.in. Mateusza Maciaczyka, Michała Domagalskiego, Mikołaja Pinkiewicza. Trener Grzegorz Sajewicz nie ukrywa z tego powodu lekkiego rozczarowania. Powiem szczerze, że po takim długim okresie żadnej informacji, że ich nie ma, a mamy już trzecią jednostkę treningową. Jeżeli frekwencja pozwoli, Zewka trenować będzie 3 razy w tygodniu. Jak na razie dwie jednostki mają odbywać się w hali, a jedna na zewnątrz. Pierwszym sparring partnerem 26 stycznia będzie Pogoń Oleśnica. Później Parasol Wrocław, Orzeł Prusice, Wratisławia Wrocław, Śląsk Wrocław Junior, Odolanowia Odolanów, KS Gręboszyce. Inauguracja rundy wiosennej w kaliskiej klasie okręgowej zaplanowana jest na 17 marca. Przypomnijmy, że Zewka Kobyla Góra po pierwszej połowie sezonu jest liderem tabeli. Czy trener potwierdza, że celem zespołu nadal jest awans? Celem Zewki będzie grać w każdym meczu o 3 punkty, a do awansu to jest jeszcze daleka droga. Nie chciałbym się wypowiadać. Konkurencja również nie śpi, więc to będzie bardzo trudna runda. A powiedzmy po 8-9 meczach będziemy wiedzieli, czy gramy o awans, czy nie. Nie chciałbym tutaj mówić o drużynach, których się boimy, czy tam obawiamy. Każdy mecz będzie trudny. Na dzień dzisiejszy jesteśmy liderem, a lider, obojętnie do jakiej drużyny jedzie, no to każdy chce z liderem wygrać, więc uważam, że skupiamy się na pierwszych meczach. Jak zdradził nam trener, droga po zdobycie pierwszego miejsca nie będzie łatwa. W walce o awans cały czas liczą się zespoły GKS-u Rychtal i WKS-u Witaszyce. Przypominając sobie jednak zaangażowanie Zewki z rundy jesiennej, nie mamy wątpliwości, że piłkarze zrobią wszystko, by osiągnąć na koniec jak najlepszy rezultat.